Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg w Jezusie jest Bogiem cierpiącym wraz z ludźmi, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Dzieli się z nimi nie tylko pokarmem, ale również słowem, swoim czasem, a przede wszystkim sobą. Bierze ich w opiekę i spełnia ich oczekiwania. No taki jest właśnie Jezus. Lituje się, rozmawia, naucza, uzdrawia i karmi. Tyle, że nie jest to litość wynikająca z jakiegoś zażenowania postawą ludzi, ale ona oznacza wzruszenie jego serca. Stąd właśnie taki gest Jezusa. Inaczej natomiast reagowali apostołowie. Oni byli padnięci po całym dniu. Pragnęli jak najprędzej odpocząć i odprawić ludzi. Dlatego mówią do Jezusa: każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Oni nie widzieli sposobu, żeby wszystkich wykarmić. Oni są z Jezusem, głoszą Ewangelię, wykazują troskę o ludzi słuchających Jezusa, ale nie czują się za nich odpowiedzialni, nie czują się odpowiedzialni za ich los. Uważają, że powinni radzić sobie sami. Każdy z nas staje wcześniej czy później wobec doświadczenia bezradności i zniechęcenia. W obliczu jakiejś tragedii, braku, bólu, na który nie można znaleźć odpowiedniej reakcji, środków czy nawet jedzenia. Czy wtedy należy poddać się zniechęceniu, zatrzymać i rozłożyć ręce? To byłoby najłatwiejsze. Natomiast Bóg podpowiada nam, co możemy zrobić, choć początkowo może nam się wydawać to bezsensowne. Ale gdy się już angażujemy, zaczynamy stopniowo dostrzegać, że wokół nas pojawiają się ludzie, którzy chcą nam pomóc i dołączają do nas w naszej pracy. Co oznacza wydajcie im jeść? Pójście za Jezusem nie oznacza jedynie bycia blisko Niego. Vittorio Messori pisze: Jezus nie wie, co robić z wielbicielami. On chce ludzi, którzy starają się żyć Jego słowami. Nie wystarczy również ewangelizacja słowna. O wiele ważniejsza jest umiejętność naśladowania Jezusa w działaniu, w czynie, w miłości. Wydajcie im jeść jest nowym sposobem powołania. Jezus rozbija naszą mentalność, że jak czegoś mamy mało, to nie wystarczy dla wszystkich i to, co mamy, chcemy zachować dla siebie. On domaga się, żebyśmy oddali do Jego dyspozycji nasze środki, abyśmy ofiarowali to, co posiadamy. Uważamy, że jeśli chcemy być dobrzy, to zgadzamy się na bycie słabym, miękkim, nieporadnym, niezdolnym, żeby komuś odmówić. Bywa, że jesteśmy dobrzy tylko dla tych, co mogą nam się odwdzięczyć. Można by w tym miejscu narzekać na ilość posiadanych środków względem potrzeb. A Jezus pokazuje zupełnie inną postawę. On dziękuje Ojcu właśnie w takim niedostatku. Błogosławi Boga i dziękuje za to, co otrzymał i jeszcze otrzyma. I poprzez postawę wdzięczności otwiera drogę do źródła wszelkiego dobra. Oddając to, co posiadamy, możemy włączyć się w hojność Boga. Kiedy uwierzymy, że otrzymaliśmy od Boga wszystko, co potrzebne, by przemieniać ten świat, by służyć ludziom, wtedy z wiarą możemy czynić dobro, które wcześniej wydawało nam się niemożliwe. Jak napisał św. Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.